po raz drugi nad naszym kąpieliskiem powiewa czerwona flaga, znak, że jest wprowadzony zakaz kąpieli. Od przyczyny tego zjawiska poproszę wyjaśnienie panią Monikę Tkaczyk, prezes Zarządu Obiektów Sportowych, firmy, która nadzoruje to właśnie miejskie kąpielisko. Poproszę panią prezes. Dzień dobry Państwu, więc zgodnie z przepisami robimy co 2 tygodnie badania wody. Dostaliśmy przed godziną 12 wyniki i mamy przekroczenie bakterii kałowych. Z tego powodu zamykamy możliwość kąpieli, jest czerwona flaga. Oczywiście ratownicy będą informować. Następne badania zlecimy jak najszybciej, jak tylko sanepid będzie mógł pobrać próbkę i zobaczymy. Być może jest to nieszczęśliwy zbieg okoliczności, że w danym momencie ta próbka została pobrana, ponieważ do tej pory były zrobione 3 badania, przed rozpoczęciem 1 i w trakcie 3 badania i żadne z tych badań nie wykazało żadnych nieprawidłowości. Wszystkie jakby bakterie były w normie, no bo wiadomo, w takim kąpielisku jak to nie ma tak, że jest 0 bakterii. Zawsze są jakieś, ale wszystkie są w normie i sanepid do tej pory co 2 tygodnie dawał nam decyzję pozytywną na temat tego, że kąpielisko może być otwarte. No w tej chwili mamy przekroczenie bakterii kałowych, zleciliśmy następne badania, zobaczymy co wykaże. Myślę, że w poniedziałek najwcześniej będzie decyzja. A co Państwo teraz zrobią? Można coś zrobić, przeczyścić wodę, czy nie ma takiej możliwości? Nie ma takiej możliwości. Czekamy na opady, po prostu tak. To tak. Czekamy na opady, najprościej... Tych opadów nie było w tym roku zbyt dużo. Przepływ wody jest taki sobie, zresztą Państwo widzą, że Dzierżęcinka w drugiej części jest praktycznie, można powiedzieć, w wielu miejscach wyschniętą rzeką. Także no, liczymy na to, że te opady spowodują jednak takie przepłukanie również zbiornika, tym bardziej, że główna tutaj część starorzeczy akuratnie to idzie właśnie po prawej stronie tego zbiornika, nie po tej części, gdzie jest kąpielisko i mamy nadzieję, że to spowoduje, jednak te opady spowodują takie no, wypłukanie i oczyszczenie po prostu z tych bakterii naszego kąpieliska. Od czerwonej flagi będziecie jeszcze w jakiś sposób monitorować, czy ludzie się kąpią? Są ratownicy, tak jak do tej pory od 10 do 18 będą ratownicy na stanowiskach. Będą informowali o tym zakresie. Nie wiem, na przykład jakąś tabliczkę informacyjną, bo tutaj też rozmawiałem z matkami, które mówią, że ich dzieci godzinę temu się jeszcze kąpały i mówią, że po prostu takiej informacji no, wizualnej nie ma. Może jakąś rzeczywiście tablicę umieścić? Dobrze, zakaz kąpieli. Dobrze, umieścimy tabliczki tutaj mniej więcej na tym wejściu, umieścimy tabliczki zakaz kąpieli. Jakieś przepuszczalne portowe? Wszystkie sporty wodne jak najbardziej można uprawiać, to nie jest zabronione. Zabroniona jest tylko kąpiel. Przypuszczalne powody? Skąd to zatrudnienie? Nie wiemy, to są różne spekulacje. Ta woda stoi, tak jak już tutaj Robert mówił, że nie ma przepływu wody. Rozmawialiśmy z Wodami Polskimi, żeby może tutaj trochę przepływ, trochę napuścić wody, ale wszędzie, jak wiecie Państwo, jest bardzo mało wody. Dzierżęcinka prawie wysycha, więc nie mamy skąd tej wody dopuścić tutaj, żeby trochę przepływu. Czekamy na deszcz, myślę, że to się okaże. Lub też pobrane następne próbki wykażą, że jest wszystko dobrze. Tak? My badamy i jakby dla bezpieczeństwa mieszkańców od razu informujemy, natomiast no, mógł to być zbieg okoliczności, że w danym momencie ta próbka tutaj była. W danym miejscu. Proszę zobaczyć, tam jest bardzo dużo ptactwa, jest w tej chwili ta zabawka, ta woda stoi, jest mnóstwo dzieci kąpiących się, więc mogło być różnie, więc jak najszybciej zlecimy następne badania i wtedy będziemy rozmawiać.